Witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia filmiku, w którym porównuję trzy popularne mopy parowe Wileda: poprzednią wersję Steam XXL, nową wersję Steam Plus XXL oraz podstawową wersję Steam Plus. Mop Steam XXL mam ponad 3 lata i przez ten cały czas byłam bardzo zadowolona z niego, działa bez żadnych zastrzeżeń do tej pory, czyli mogę śmiało stwierdzić, że jest to sprzęt kupiony na lata. Jedyne co, to rączka już się trochę wypracowała i nie utrzymuje się już prosto pionowo jak na początku, tylko ucieka lekko w bok. Ale to w niczym zupełnie nie przeszkadza. Główną funkcję, czyli mycie podłogi, wykonuje. Te wersje, które niedawno wyszły na rynek, czyli Steam Plus XXL oraz Steam Plus, są już udoskonalone. Ich rączka się składa, dzięki czemu ten mop zajmuje bardzo mało miejsca oraz dodane zostało okienko na wodę, dzięki któremu widzimy, ile wody jest w środku oraz kiedy i ile musimy dolać. To są tylko takie zmiany, poza tym wszystkie trzy działają tak samo z taką samą mocą. Zatem porównam Wam teraz dwie najnowsze wersje tego mopa. W każdym zestawie znajdują się dwa wkłady z mikrofibry oraz nakładka do czyszczenia dywanów. Obydwa urządzenia mają taką samą moc, czyli 1550 W, nagrzewają się w zaledwie 15 sekund i są gotowe do użycia. Ich pojemność na wodę to 400 ml. Między sobą różnią się stopką. Wersja Steam Plus XXL jest o szerokości 40 cm i jest preferowana bardziej do czyszczenia większych powierzchni w domu, co może być bardziej wydajne podczas sprzątania dużych pomieszczeń, takich jak duże pomieszczenia mieszkalne czy biura. Długość przewodu to 7 metrów, natomiast Steam Plus ma nakładkę trójkątną, jest bardziej uniwersalny i bardziej praktyczny do codziennego użytku, do czyszczenia mniejszych obszarów i miejsc trudno dostępnych. Długość przewodu to 6. Ostatecznie wybór między Wileda Steam Plus XXL a Wileda Steam Plus będzie zależał od Twoich potrzeb czyszczących. Jeśli masz do czynienia z większymi powierzchniami i potrzebujesz dłuższego czasu czyszczenia, Steam Plus XXL może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz bardziej kompaktowego i łatwego w manewrowaniu mopa, do codziennego użytku zwykły Wileda Steam Plus może być bardziej odpowiedni. Pamiętaj, że warto również wziąć pod uwagę różnice cenowe między tymi modelami. Podsumowując, mopa parowego Wileda Steam Plus XXL spełnił moje oczekiwania i ułatwił codzienne sprzątanie. Polecam go wszystkim, którzy poszukują efektywnego i łatwego w obsłudze sprzętu do utrzymania czystości w domu. Dla kogo będzie odpowiedni taki mop parowy? Mopy parowe są znane ze swojej skuteczności w usuwaniu zabrudzeń, bakterii i grzybów dzięki sile pary. Jeśli zależy Ci na higienicznie czystych podłogach bez użycia chemii, to mop parowy może być świetnym rozwiązaniem. Mopy parowe są zazwyczaj łatwe w obsłudze, wystarczy napełnić zbiornik wodą, poczekać na nagrzanie, a następnie można zacząć sprzątać. Brak konieczności używania detergentów może również ułatwić i przyspieszyć proces sprzątania. Mopy parowe nie wymagają stosowania środków chemicznych, co może być korzystne dla środowiska. Ograniczenie użycia detergentów to także oszczędność pieniędzy na dłuższą metę. Mop parowy, eliminując konieczność używania środków chemicznych, może być atrakcyjny dla rodzin z dziećmi. Jest to bardziej przyjazna dla środowiska i zdrowa opcja, jednocześnie zapewniająca higieniczne warunki sprzątania. Osoby z alergiami dzięki sile pary skutecznie usuwa alergeny, roztocza i inne drobne ustroje, co może być korzystne dla osób cierpiących na alergię. Dla właścicieli zwierząt. Posiadacze zwierząt często zmagają się z problemem utrzymania czystości w domu. Mop parowy, usuwając bakterie i drobne ustroje, może pomóc w utrzymaniu świeżości w miejscach, gdzie przebywają zwierzęta. Mop parowy to również oszczędność finansowa. Choć koszt zakupu mopa parowego może być wyższy niż tradycyjnego mopa, długoterminowo oszczędzisz na środkach czystości, ponieważ nie musisz regularnie kupować detergentów czy środków do mycia podłóg. Podsumowując, mop parowy to innowacyjne narzędzie, które pozwala na skuteczne, ekologiczne i higieniczne utrzymanie czystości w domu, przynosząc korzyści zdrowotne, ekonomiczne i środowiskowe.